Cześć, uwielbiane przez dzieci na śniadanie, czyli dzisiaj będą naleśniki. Zapraszam. Dzisiejsze naleśniki będą bezglutenowe, ponieważ użyjemy mąki ryżowej oraz mąki ziemniaczanej. Tu w misce już mam 4 jajka. Do tych jajek dosypujemy mąkę ryżową, mąkę ziemniaczaną, odrobinę sody, dosłownie szczypta, troszkę soli. Ciasta nie będziemy słodzić, ponieważ będziemy mieli bardzo słodki mus z bananów oraz daktyli. Całość składników musimy teraz zmiksować na gładką masę i dodajemy 400 ml mleka migdałowego. Zobacz, nie mamy już w ogóle grudek, sprawdzamy. To jest super. Ciasto gotowe. Odstawiamy je na bok. Teraz będziemy przygotowywać nasz mus. Mamy tutaj 200 g daktyli. Tu mamy trochę mleka, które zostało podgrzane. Wrzucamy daktyle, tak żeby nam zmiękły. I będziemy dawać do tego jeszcze banana. Obcinamy końcówki, obieramy, kroimy na mniejsze części. Daktyle muszą tak około 5 minut posiedzieć w naszym ciepłym mleku, żeby dobrze zmiękły. I zaczynamy smażyć. Olej nam się musi rozgrzać. Przed każdą łyżką, kiedy będziesz nabierać ciasta na naleśniki, trzeba zamieszać po prostu tak, żeby się wymieszało, żeby nie było na przykład mąka nie opadła na dół, żeby ciasto było równomiernej konsystencji. I wylewamy na patelnię. Rozprowadzaj tak, żeby ciasto było równo w każdym miejscu na patelni. W międzyczasie nasze daktyle już się namoczyły, także przykładamy je tutaj na deskę. Odlewamy trochę mleka z naszych daktyli, tak żeby nie mieć naszego musu zbyt wodnistego. Dodajemy do środka banany, szczyptę kardamonu, sok z połowy limonki, tak żeby był balans słodki, kwaśny. To miksujemy teraz nasze daktyle banana na gładszą masę. Nasze daktyle z bananem zmiksowane, odstawiamy je na bok. Teraz pokażę Ci fajny patent, którego nauczyłem się od Pascala. Jest to sposób na wyjęcie pestek z granata, który jest zazwyczaj kłopotliwy, prawda? Miska, ciężka łyżka, kroimy granata na pół, trzymamy sobie na dłoni, bierzemy łyżkę albo coś ciężkiego i zaczynamy opłukiwać z każdej strony. I widzisz? Granat ląduje do naszej miseczki. Praktycznie bez białych, gorzkich błonek. Wszystko gotowe, czas na zwijanie, czyli naleśnik na deskę. Bierzemy trochę naszego musu, dodajemy go po całości, troszkę granata do środka i zawijamy. Ja robię dzisiaj w ruloniki, ale oczywiście możesz kopertę, albo jakkolwiek jak się je u Ciebie w domu. Przekrajamy to na pół. Tak z kolejnymi. Przy okazji chciałbym Ci powiedzieć, żebyś subskrybował ten kanał, żebyś dawał lajki, jeśli Ci się podobało i pisał komentarze, co mam dla Ciebie przygotować. Także z powrotem do naleśniczków, bo stygną, a najlepsze są ciepłe. No i nasze naleśniczki gotowe. Teraz Ci powiem. Są takie. Polecam Ci je, zrób je na śniadanie, a Twój dzień będzie wyglądał cudownie. Tymczasem pozdrawiam Cię, do zobaczenia, do kolejnego przepisu. Cześć!